Początek nowego tysiąclecia to czas wielu szokujących, ogromnych katastrof. Wszystko zniszczone. Pokój drgał. Do środka. Dekada, w której internet oddał informacje w ręce ludzi. Modliliśmy się przy świecy. Supermocarstwa przypominały kraje trzeciego świata, jak ludzka kloaka. Nie mam już nic. Najnowsza technika zawiodła. Nie wiedzieli, czy się wznoszą, czy spadają. Podobnie jak podstawowe środki bezpieczeństwa. Zdesperowany ojciec wjechał samochodem w ścianę. Dekada, która zmieniła świat na zawsze. To nie wygląda dobrze. W pierwszej dekadzie XXI wieku straciliśmy wielu ludzi. Oto katastrofy, które zdecydowały o kształcie lat 2000. Lata 2000. Największe tragedie. Rok 2001. Początek nowego tysiąclecia. Dekada, którą określi wstrząsające wydarzenie. Przerażający koszmar na zawsze, zapamiętany jako 11 września. W World Trade Center uderzył samolot. Wielki odrzutowiec. Najpierw myśleliśmy, że ominie wieżę, ale potem wpadł w sam środek. Nowy Jork. Bliźniacze wieże, dwa porwane samoloty, prawie 3000 zabitych. Dzień, który odciśnie piętno na reszcie dekady i odbije się echem na całym świecie. Nagle zrozumieliśmy, że istnieje nienawiść. Zmienił się sposób, w jaki postrzegaliśmy świat oraz nasza wiara w to, jak świat postrzegał nas. Te samoloty uderzyły w serce każdego miasta na świecie. To zdarzyło się w Nowym Jorku, więc mogło się powtórzyć właściwie wszędzie. Po 4 latach świat nadal był w stanie podwyższonej gotowości. Ataki na Bali i w Madrycie pokazały, że terroryści mogą uderzyć gdziekolwiek. 6 czerwca 2005 roku. Londyn czeka na wieści o olimpiadzie. Igrzyska w roku 2012 zorganizuje Londyn. Miasto świętuje, ale radość już za chwilę zmieni się w strach. Otrzymaliśmy informację, że przy Liverpool Street Station doszło do eksplozji. Tuż przed wybuchem czytałam artykuł o olimpiadzie i paraolimpiadzie. Chwilę później oślepił mnie błysk. Miałam wrażenie, że coś mną kołysze. Straciłam przytomność na kilka sekund. Reszta to wielka czarna dziura. Lipca 2005 roku w porannych godzinach szczytu na stacjach metra Aldgate, Edgware Road i Russell Square wybuchły bomby. To była skoordynowana akcja wymierzona w londyński transport. Jechałam metrem do pracy. Nagle zarządzono ewakuację. Nie wiedziałam dlaczego. Nie wiedzieliśmy nic o atakach, ale byłam przerażona. Ludzie nie rozumieli, co się dzieje. Była tam ciężarna kobieta. Ciemno, dym, wszystkich ogarnęła panika. Na dźwigarze jakieś 2 metry nade mną wisiał jeden z moich Adidasów. Był cały we krwi. Na ulicy wyległy tysiące ludzi. Kazano im opuścić metro, wysiąść z autobusów. Wszyscy byli przerażeni. Proszę się cofnąć, chyba że chcecie porozmawiać z policją. Człowiek załatwia swoje sprawy i nagle huk, ogień, dym. Nie można oddychać, nic nie widać. Kiedy przerażeni pasażerowie metra przesiedli się do zastępczych środków transportu,
Ostatnia bomba wybuchła w autobusie na Tavistock Square. Zginęły 52 osoby. Zadzwonili koledzy z pracy. Kazali mi wysiąść z autobusu. Podobno w jakimś wybuchła bomba. Te 60 sekund do najbliższego przystanku to była najdłuższa minuta w moim życiu. Byłam ostatnią uratowaną. Kiedy zbadano rozmieszczenie pasażerów, powiedziano mi, że siedziałam jakiś metr od zamachowca. Martin straciła w zamachu obie nogi. Jej życie zmieniło się na zawsze. Ci, którzy zginęli, dali mi siłę. Gdyby przeżyli, może nie byłabym taka silna. Robię dziś rzeczy, o których kiedyś nawet bym nie pomyślała. Mogłam wrócić do Londynu i wziąć udział w paraolimpiadzie. Czternaście lat po 11 września terroryzm nadal pozostaje globalnym zagrożeniem. Teraz najgroźniejsze są tak zwane samotne wilki. Każdy, kto zdoła pokonać mur zabezpieczeń. Zawsze będą istnieć ludzie, którzy będą chcieli nas skrzywdzić. Kiedyś uważaliśmy, że to jakaś grupa, którą wystarczy znaleźć i zniszczyć. Teraz wiemy, że jest inaczej. Wszyscy mamy wyobrażenie o tym, jakie zniszczenia wywołują trzęsienia ziemi na lądzie. Południową Azję nawiedziło największe trzęsienie od 40 lat, ale kiedy dochodzi do nich pod wodą, skutki są bardziej dotkliwe. Do środka! 26 grudnia 2004. Dno Oceanu Indyjskiego ogarniają silne wstrząsy. Epicentrum było u północnych brzegów Sumatry, niedaleko Banda Aceh. Wstrząs trwał ponad 6 minut. Był tak silny, że ludzie się przewracali. Budynki się kołysały, drzewa drżały. Ludzie chyba nie rozumieli, co nadciąga. Podmorski wstrząs wywołuje ruch olbrzymich mas wody. Ta fala ma 7 metrów. W czasie największego tsunami w historii olbrzymia fala o prędkości ponad 75 km na godzinę zalała miasta i wioski. Tsunami uderzyło w Banda Aceh, potem w Malezję, Tajlandię, Birmę, Indię i Sri Lankę. Razem z moją partnerką nową cieszyliśmy się Tajlandią. Kiedy nadeszła fala, spałem. Nie wiedziałem, co się dzieje. Olbrzymia fala pojawiła się znikąd. Była potężna. Wdzierała się do domów, przewracała je. Bungalow runął. Byłem w środku. Nie można było oddychać, nie można było wypłynąć. Wokół pływały ludzkie szczątki, pozostałości tragedii. Płynąłem i starałem się zrozumieć, co się dzieje. Walczyłem o oddech. Coś uderzyło mnie w głowę, wciągnęło pod wodę. Czułem się, jakby ktoś wepchnął mnie do pralki pełnej gwoździ. Byłem przerażony. Wyobrażacie sobie koniec świata? Tak właśnie było w Banda Aceh. Jakby buldożer rozjechał całe miasto. Krajobraz jak po wybuchu bomby jądrowej. Wszędzie zwłoki. Ratownicy odnajdowali ciała nawet tydzień później. Odór śmierci był wszędzie. Widok zniszczeń i ludzkiego cierpienia przerażał. Ale mną najbardziej wstrząsnęły rozmowy z ocalałymi. Historie matek, które próbowały ocalić dwoje dzieci i by uratować choć jedno, musiały wypuścić z rąk drugie.
Zginęło około 240 tysięcy ludzi. 100 tysięcy uznano za zaginionych. Nigdy nie poznamy prawdziwej liczby ofiar. Kiedy Andy odzyskał przytomność, zrozumiał, że Nowa zniknęła. Dotarło do mnie, jakie mam szczęście. Ale wiedziałem też, że Nowa zapewne zginęła. Choć miałem nadzieję. Potem zidentyfikowano jej zwłoki. Kiedy o tym myślę, mam nadzieję, że Nowa umarła szybko, że nie cierpiała. Wszystkie nasze plany prysły w mgnieniu oka. Teraz wiemy, czym jest tsunami, ale wtedy było inaczej. Nie byliśmy świadomi, że gdy morze się cofa, to jest ostrzeżenie. W 2004 nie mieliśmy odpowiednich urządzeń. Istniało zaledwie kilka boi głębinowych, które sygnalizowały nadchodzące tsunami. Teraz ludzi na terenach zagrożonych ostrzegają specjalne syreny. Najważniejsza w przetrwaniu wydaje się edukacja. Jeśli ludzie wiedzą, co robić, mają większe szanse. Czerwiec 2009 roku. Katastrofa samolotu wstrząsa lotnictwem. To jedna z największych zagadek naszych czasów. Wieczór 31 maja 2009. Air France 447 wylatuje z Rio de Janeiro do Paryża. Zaginął samolot Air France z 228 osobami na pokładzie. Kontakt z kontrolą lotów urwał się nad Atlantykiem 3,5 godziny po starcie. To martwa strefa między Afryką i Ameryką Południową, tak zwana równikowa strefa tropikalnej konwergencji, znana ze złej pogody. Według Air France samolot wpadł w turbulencje wywołane burzą z piorunami. Maszyna nie pojawiła się po drugiej stronie. Nie nawiązano kontaktu z kontrolą lotów. Wiedzieliśmy, że coś musiało się stać. Zadzwonili znajomi. Pytali, gdzie są Karolina i Sebastian. Słyszeli o tym zaginionym samolocie. Gdy minęła początkowa niepewność, stało się jasne, że córka i zięć Corinne, podobnie jak inni pasażerowie i załoga samolotu, prawdopodobnie nie żyją. Wydano oficjalne oświadczenie. Nie było nadziei. Wiedzieli, że samolot się rozbił. Wszczęto operację poszukiwawczą, ale im dłużej trwała, tym większe były podejrzenia. Przez wiele dni nic nam nie mówiono. Byliśmy pewni, że władze mają informacje, ale nie chcą się nimi dzielić. 5 dni później odnaleziono ponad 1000 fragmentów samolotu. Znaleźli około 50 zwłok, w tym ciało kapitana. Wciąż brakowało rejestratorów lotu. Międzynarodowe ekipy przeszukiwały obszar ponad 17 tysięcy kilometrów kwadratowych. Pojawiły się pytania, ile to będzie trwało? Kiedy w końcu będzie trzeba się poddać i pogodzić się z życiem w niewiedzy? To mógł być atak terrorystyczny. Nie mieli pojęcia. Dlatego tak ważne było odnalezienie czarnych skrzynek, by poznać przebieg wydarzeń.
prawie 2 lata później zlokalizowano miejsce upadku Air France 447. Na głębokości 4 km kamera zrobiła czarno-białe zdjęcia podwozia, silników i fragmentów kadłuba. Wszyscy poczuli ulgę i chcieli jak najszybciej ustalić to, co się wydarzyło. Mimo licznych hipotez na temat przyczyn katastrofy, dopiero czarne skrzynki ujawniły prawdę o ostatnich chwilach 228 osób, które znajdowały się na pokładzie. Po kilku godzinach lotu kapitan poszedł odpocząć. W kabinie było 2 pilotów, wszystko szło dobrze. Potem wlecieli w strefę złej pogody. Chyba nie byli zbyt zaniepokojeni. Zobaczyli chmury, podjęli decyzję, że spróbują je ominąć. Rutynowa procedura nagle się skomplikowała. Doszło do usterki rurek pitota, które mierzą prędkość samolotu w powietrzu. Maszyna jest wyposażona w 3 rurki pitota i cały czas sprawdza ich odczyty. Jeśli coś się nie zgadza, komputer powiadamia załogę i wyłącza autopilota. Niestety rurki pitota zamarzły. Pozbawiony danych komputer wyłączył autopilota, pozostawiając samolot w rękach pilotów. Po wyłączeniu autopilota stery musieli przejąć ludzie. Wznieśli się zbyt wysoko. W końcu samolot stracił ciąg. Piloci zareagowali niewłaściwie. Powinni byli obniżyć dziób maszyny, próbować odzyskać ciąg. To byli wykwalifikowani piloci. Gdyby właściwie ocenili sytuację, wiedzieliby, co robić. Zapanował chaos. Do kokpitu wezwano kapitana. Nie wiedzieli, czy się wznoszą, czy pikują. Nie rozumieli, co się stało. Było coraz gorzej. Nie potrafili odzyskać panowania nad samolotem. Zastanawiam się, czy Karolina i inni wiedzieli, co się dzieje. Podobno nie, ale ja myślę, że tak. W oficjalnym raporcie za przyczynę katastrofy uznano zarówno usterki techniczne, jak i błędy pilotów. Po publikacji raportu o katastrofie Air France 447 na całym świecie udoskonalono procedury rozwiązywania problemów statków powietrznych znajdujących się na dużych wysokościach. Zagadka Air France 447 została rozwiązana. Ale w 2014 doszło do podobnej katastrofy. Malezyjski lot MH370 zniknął z 239 osobami na pokładzie. W Paryżu przyjaciele i krewni ofiar co roku wspominają tragedię. Odczytują wszystkie nazwiska. To trwa pół godziny. Koszmar. Corinne i Robert nigdy nie zapomną o bólu. Mimo poszukiwań, ciała ich córki nie odnaleziono. Gdzie jest Karolina? Czy pływa wśród rekinów? W niebie? Gdzie jest? Rok 2005. W Stany Zjednoczone uderza huragan, który niszczy 3 stany i ujawnia niekompetencje rządu. Gdzie pani mieszka? Nigdzie. Miałam dom w centrum, ale woda go zniszczyła. Nie mam już nic. Od 1950 rejon Zatoki Meksykańskiej nawiedziło aż 5 potężnych huraganów. Tamtejsi mieszkańcy zdążyli więc przywyknąć do ataków żywiołów.
Najbardziej narażona jest południowo-wschodnia Luizjana z powodu niskiego wybrzeża. Huragany to część tutejszego życia. Środa, 24 sierpnia. Układ niskiego ciśnienia zmienia się w tropikalną burzę, która zmierza ku Florydzie. Pojawia się ryzyko, że przeobrazi się w huragan. Władze ostrzegają. Kiedy zbliża się huragan, trzeba uciekać od wody. Na razie Katrina to zaledwie huragan pierwszej kategorii, ale gubernator i przedstawiciele innych władz zaczynają martwić się o zmęczonych pogodą obywateli. Wielu opuściło domy, ale część ludzi pozostała. Dzień wcześniej prezenter pogody powiedział, że dla tych, którzy zostali, zabraknie worków na zwłoki. Ja nie opuściłem domu. Ojciec miał cukrzycę i problemy z sercem. Kiedy zabijałam drzwi z klejką, zastanawiałam się, czy tu wrócę i zerwę ją. Nie mieliśmy pieniędzy na wyjazd. To kosztuje. Nad Zatoką Meksykańską burza przybiera na sile. Według najnowszych prognoz ma skręcić na zachód. Niedziela, 29 sierpnia. Katrina przesuwa się znad Florydy ku ujściu Mississippi. Ściana wody wysokości słupa telegraficznego wdarła się na ląd, niszcząc wszystko po drodze. Razem ze szwagierką postanowiłyśmy pojechać do domów. Pamiętam ludzi na środku ulicy. Krzyczeli, że dom zniknął. Po moim została tylko podmurówka. W końcu Katrina dotarła do Nowego Orleanu, niszcząc wały przeciwpowodziowe oraz zagrożoną dzielnicę Lower Ninth Ward. Woda uwięziła ludzi w domach, zalewa cały Nowy Orlean. Koszmar Katriny nie polegał na jej sile, ale na tym, że wały, które miały chronić Nowy Orlean, nie spełniły swojego zadania. Kiedy wały pękły, woda zalała nie tylko Lower Ninth Ward, ale także San Bernard Parish i wschodnią część miasta. Woda zalała nas już na samym początku. Najpierw sięgała do piersi, potem do połowy piętra. Setki ludzi wołały o pomoc. Woda z bagien, z kanalizacji. W niektórych miejscach stała całymi tygodniami. Cały dom był zalany. Wszystko było zniszczone. Jako pierwsi z pomocą przyszli nie ratownicy, lecz sąsiedzi. Ludzie uciekali do miejskich centrów ratunkowych. W mieście były dwa takie ośrodki. Na stadionie Superdome i w centrum konferencyjnym. Ludzie na ogrodowych krzesłach. Na zewnątrz, na wózku inwalidzkim, siedziały okryte zwłoki. Rano znalazłam martwą kobietę na wózku w damskiej ubikacji i drugą na podłodze tuż obok. W powietrzu unosił się potworny odór. Prawdziwa ludzka kloaka. Mijały dni. Kiedy to się skończy? To było niewiarygodne. Sceny jak z trzeciego świata, w najpotężniejszym kraju na Ziemi. Mnóstwo ludzi, głównie czarnych, uwięzionych w centrum miasta na terenie Stanów Zjednoczonych. Tydzień po jednej z największych katastrof w amerykańskiej historii. Ulice przypominają ścieki, niosąc ze sobą ryzyko epidemii. Burmistrz Nowego Orleanu, Ray Nagin, przykuł uwagę świata rozpaczliwym apelem do prezydenta Busha. Rusz tyłek, zrób coś. Rozwiąż największy kryzys w historii tego kraju. Prezydent i agencje federalne powinny były zareagować. I zareagowały. Ale zdecydowanie za późno. Słońce świeci, jest gorąco, śmierdzi. To odrażające. Jesteśmy ludźmi, a traktują nas jak kryminalistów.
Pomoc w końcu dotarła, ale po wielu dniach. Prezydent Bush wziął na siebie odpowiedzialność za błędy rządu. Biorę odpowiedzialność za wszystkie niedociągnięcia władz federalnych. Katrina zabiła 1800 osób, znacznie więcej pozbawiła domów. Niektóre odbudowano, ale straty wynoszące 80 miliardów dolarów sprawiły, że większa część okolicy już nigdy nie będzie taka sama. Po Katrinie Nowy Orlean otoczono potężnymi, wzmocnionymi wałami. Miasto jest teraz bezpieczniejsze niż poprzednio, ale nadal leży na terenie zalewowym. Gdyby teraz zbliżał się huragan, na pewno nie zostałbym w domu. I radziłbym wszystkim, by uciekali. Styczeń 2003, przylądek Canaveral na Florydzie. Wahadłowiec Columbia wyrusza w swoją 28. misję po ponad 20 latach służby. Na pokładzie jest 7 astronautów. Columbia była pierwszym wahadłowcem. Dziewiczy lot odbyła w 1981. Wiozła małe laboratorium w ramach przygotowań do późniejszych misji badawczych na stacji. Kiedy wahadłowiec startował, na ekranach pojawiły się niepokojące obrazy. Start promu Columbia w międzynarodowej misji badawczej. Od zewnętrznego zbiornika oderwał się kawałek pianki. Oddzielił się od zbiornika, zniknął za skrzydłem i wyleciał z drugiej strony w częściach. Eksperci NASA postanowili to sprawdzić. Powstał specjalny zespół. Takie sytuacje zdarzały się już wcześniej. Zastanawialiśmy się nad skalą uszkodzeń. Uznali, że nie stało się nic poważnego. To właśnie przekazano załodze. Niektórzy mieli wątpliwości, ale dowództwo misji przesłało załodze komunikat: jeśli dziennikarze spytają was o fragment pianki, który uderzył w orbiter, mówcie, że nie ma się czym przejmować. Po 2 tygodniach na orbicie załoga nie była świadoma swojego losu. Pierwszy lutego. Columbia rozpoczyna wejście w atmosferę Ziemi. Wejście w atmosferę zawsze jest niebezpieczne. Trzeba to zrobić jak najbardziej płasko, by zmniejszyć prędkość. Prom wlatuje w atmosferę. Pojawia się plazma, powietrze stawia opór. Wszystko wokół promu zaczyna się jarzyć. Niesamowite. Robi się naprawdę jasno. Na jednym z nagrań widać astronautów wyglądających przez bulaj oraz żar otaczający wahadłowiec. To całkiem normalne zjawisko. Astronauci porównują je do wnętrza pieca. To niezła zabawa. Lepiej nie wychodzić na zewnątrz. Nikt nie wiedział, co się stanie. Kontroler lotu poprosił o dane. Usłyszał kilka słów. Potem zaległa cisza. Kiedy w centrum kontroli narastał niepokój, na Ziemi pasjonaci lotów kosmicznych wyczekiwali powrotu Columbii na przylądek Canaveral. Wiedziałem, skąd nadleci prom. Miałem tam skierowaną kamerę. Zrobiłem zbliżenie. Zobaczyłem fragmenty. To nie wygląda dobrze. Kontroler zlecił przejście na inną częstotliwość. Columbia, test UHF. Nic. Zastanawiałem się, czy to części wahadłowca, czy jakieś kosmiczne śmieci. Prawie jednocześnie, kiedy Centrum Kosmiczne Johnsona straciło kontakt z promem, świat ujrzał opadające fragmenty. Off of the vehicle, all communication stopped.
Zamknąć drzwi. Przyjąłem. I wtedy padł rozkaz, by zamknąć drzwi. To brzmiało, jakby chcieli chronić miejsce zbrodni, albo przynajmniej wypadku. Dla ludzi w Centrum Kosmicznym Kennedy'ego najgorsze było to, że wahadłowiec nie wylądował. To wielki szybowiec. Lądując, nie może zmienić kursu. Czekali na nich bliscy, obserwowali niebo, a potem było po wszystkim. To była wielka strata nie tylko dla NASA, ale także osobista, dla nas wszystkich. Bardzo to przeżywaliśmy. Tamtego dnia zginęło 7 astronautów z różnych krajów. Ten dzień przyniósł straszliwe wieści i głęboki smutek. Badania wykazały, że fragment pianki mógł spowodować takie uszkodzenia. W krawędź natarcia skrzydła promu Discovery, który też odbył wiele misji w kosmosie, wystrzelono kawałek pianki z prędkością 800 km na godzinę. Pianka wybiła dziurę wielkości małej walizki. Podeszła do mnie młoda inżynier. Miała łzy w oczach. Spytała, czy przez to zginęli. Odparłem, że tak. Ten kawałek pianki uderzył w skrzydło z prędkością 800 km na godzinę. To wystarczyło, by je uszkodzić. W czasie wejścia w atmosferę do wnętrza skrzydła dostawał się żar, właściwie topiąc wszystko w środku. Pojawia się pytanie, czy gdyby rozpoznano problem, dałoby się uniknąć tragedii. Astronauci mogli wyjść w przestrzeń i ocenić zniszczenia. Centrum kontroli mogło obliczyć inny, bezpieczniejszy kurs wejścia w atmosferę, by chronić skrzydło. Mówi się, że niewiedza to błogosławieństwo. To dobrze, że aż do ostatniej chwili nie wiedzieli, co się dzieje. Po wypadku i śledztwie program lotów wahadłowców zawieszono na ponad 2 lata. Na krótko go wznowiono, po czym ostatecznie zakończono w roku 2011. Myślę, że NASA zakończyła program promów przez wypadek Columbia. To był koniec wahadłowców. Hermosillo w Meksyku. 5 czerwca 2009 wybucha pożar. Widziałam mnóstwo karetek, ale nie docierała do mnie skala tego, co się stało. Na wieść o pożarze magazynu miejscowi rzucili się w sam środek chaosu. Szybko się okazało, że sytuacja jest poważniejsza niż przewidywano. Ogień zaczął obejmować pobliski żłobek. Dowiedziałam się, że żłobek się pali. Wszyscy biegli, by ratować dzieci. Rodzice, całe rodziny. Brezentowy dach żłobka błyskawicznie uległ płomieniom. Ogień najpierw pochłonął dach. Wszystko się topiło i spadało na dzieci. Drzwi były zamknięte. Ludzie szukali drogi ratunku. Kiedy tam dotarłam, wewnątrz było jeszcze wiele dzieci. Szukałam córki, ale nie wpuścili mnie do żłobka. Zastanawiałam się, jak mama poradzi sobie beze mnie. Rodzice widzieli pożar, który pochłania budynek z ich dziećmi w środku. Jeden z ojców był tak zdesperowany, że próbował rozbić ścianę samochodem. Niektóre dzieci spały.
Próbowałam je obudzić, ale nie mogłam. Potem sama zasnęłam. W pożarze zginęło 49 dzieci. 76 miało poważne obrażenia. Wiele oparzeń trzeba było leczyć w specjalistycznych szpitalach Stanów Zjednoczonych. Syn miał poparzone 40% ciała. Głowę, ramiona, nogi i plecy. Wygląda lepiej niż wczoraj. Leczenie trwa już 6 lat. To nadal nie koniec. Bardzo się męczy. Cierpi przy każdej operacji. Ja też. Jak śmierć mogła zabrać tyle małych aniołków? To potworne. Rządowe śledztwo wykazało liczne zaniedbania. W żłobku brakowało czujników dymu, gaśnic i wyjść awaryjnych. Wszczęto postępowanie wobec wielu urzędników, ale zdaniem niektórych ta lekcja wciąż nie została odrobiona. W Meksyku zabezpieczenia przeciwpożarowe to wielki problem. Brakuje świadomości. Ludzie myślą, że pożar im nie grozi. Rana nadal jest otwarta. Ludzie są wzburzeni i chcą wiedzieć, dlaczego do tego doszło. Wielu rodziców wciąż czeka na sprawiedliwość. Chcemy tylko sprawiedliwości. Ci, którzy przeżyli, zmagają się z fizycznymi i psychicznymi bliznami. Jestem szczęśliwa. Moja córka zdrowieje. Z dnia na dzień jest coraz lepiej. Przeszkadzają, prawda? Moi przyjaciele byli poparzeni, ale też mają się coraz lepiej. I są bardzo odważni. Prawie wszyscy wstali już z wózków. Portal internetowy TMZ podał, że Michael Jackson trafił do szpitala. Na początku byłem nieco sceptyczny. Pojawiają się pogłoski, że doszło do zatrzymania akcji serca. Modliliśmy się przy świecy. 50-letni artysta miał rozpocząć tournée w Londynie. Zadzwonił telefon. Ktoś spytał, czy Michael naprawdę umarł. Portal TMZ podaje, że Michael Jackson nie żyje. Byłam wstrząśnięta, to był najsłynniejszy człowiek na świecie. Nie wyobrażałem sobie życia bez Michaela. W czerwcu 2009 roku świat obiegła wieść, że król popu Michael Jackson nie żyje. Szok okazał się jeszcze większy, kiedy na jaw wyszły okoliczności jego śmierci. Ostatnie lata życia Michaela nie były najlepsze. Miał finansowe problemy. Przez 5, 6 czy 7 lat był poza sceną. Nie występował, nie tworzył, nie grał koncertów. Właściwie stracił Neverland. Nie miał gdzie mieszkać. Kiedy umarł, jego dług wynosił $500 milionów. Człowiek, który sprzedał 750 milionów płyt na całym świecie, stał przed ruiną finansową. Zgodził się więc na serię koncertów w Londynie. Cieszył się, że znowu wystąpi, że spotka się z fanami. Miał na tym sporo zarobić. Zaśpiewam to, czego chcą fani. Ale to już naprawdę będzie ostatni raz.
Zainteresowanie było olbrzymie. Bilety rozeszły się błyskawicznie. W końcu zaplanowano aż 50 koncertów. To zaczęło go przytłaczać. Michaela czekało 50 występów na żywo. 50-letni artysta czuł narastającą presję. Tournée miało trwać kilka miesięcy. Michael miał wystąpić przed milionem ludzi. Na przygotowanie mieli tylko 3 miesiące. Grafik był napięty. Michael prawie nie miał czasu na sen. Bolały go plecy, głowa. Nie czuł się najlepiej. Wszyscy byliśmy wyczerpani, ale Michael chciał wypaść jak najlepiej. Zaledwie 2 tygodnie przed pierwszymi koncertami pojawiły się wieści, że król popu doznał zatrzymania akcji serca w wynajętym domu w Los Angeles. To była sensacja. Śmigłowce, reporterzy, od jego domu po szpital. Relacjonowały to wszystkie stacje. Przed szpitalem zebrały się tysiące ludzi. Czuwali. Wow! Czy to dzieje się naprawdę? Niestety tak. Michael nie żył. Nie wiedzieliśmy, co było przyczyną jego śmierci. Początkowo sądziliśmy, że to zawał przez to całe napięcie, ale wiedzieliśmy też, że nadużywał leków. Zajmował się nim dr Konrad Murray. Okazało się, że podawał mu propofol. To środek, za pomocą którego lekarze usypiają pacjentów w szpitalu przed operacją. Działa usypiająco, pacjent traci świadomość. Wszczęto śledztwo, bo tego leku nie można podawać w domu. Potem zaczął się proces doktora Murraya. Sprawę Konrada Murraya śledziła cała Ameryka. W roku 2001, prawie 2 lata po śmierci Michaela, doktor Murray usłyszał wyrok. Michael Jackson zmarł w wyniku niewłaściwych działań i zaniechania ze strony doktora Konrada Murraya. Oskarżono go o śmierć Michaela. Skazano za spowodowanie śmierci. Konrad Murray odbył niecałą połowę z 4-letniego wyroku. Nie zmieniło to jednak faktu, że król popu nie żyje. Śmierć z przedawkowania to tragedia. Nie musiał tak odejść. Miał wielu przyjaciół. To był wstrząs dla całego świata. Nie tylko dla milionów fanów i wielbicieli, ale także dla zwykłych ludzi. Śmierć Michaela Jacksona była ponurym symbolem końca dekady pełnej tragedii. Nowa technologia tworzyła i rejestrowała serię przerażających wydarzeń. Supermocarstwa padały na kolana. Znikały całe społeczności. Świat stał się o wiele mroczniejszym miejscem.